Jezus udał się w okolice Tyru i Sydonu. Wstąpił do pewnego domu i chciał, żeby nikt o tym nie wiedział. Nie mógł jednak pozostać w ukryciu. Zaraz bowiem usłyszała o nim kobieta, której córeczka była opętana przez ducha nieczystego. Przyszła, padła mu do nóg, a była to poganka, Syrofenicjanka z pochodzenia. I prosiła go, żeby złego ducha wyrzucił z jej córki. I powiedział do niej: pozwól wpierw nasycić się dzieciom, bo niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. Ona mu odparła: tak, Panie, lecz i szczenięta pod stołem jedzą okruszyny po dzieciach. On jej rzekł: przez wzgląd na te słowa idź, zły duch opuścił twoją córkę. Gdy wróciła do domu, zastała dziecko leżące na łóżku, a zły duch wyszedł. W ostatnim czasie przychodzą, kiedy słucham słowa, takie trudne pytania. Pytanie o to, co po mnie zostanie. Pytanie o to, czy Bóg zamieszka na ziemi, bo pragnie mieszkać pod naszymi dachami, w naszych domach. Nie chce być tutaj więźniem tabernakulum, ale chce razem ze mną, którego chce uczynić swoją świątynią, pójść i zamieszkać w naszych rodzinach, małżeństwach, sąsiedztwie. A dzisiaj też przychodzi takie dosyć drażliwe pytanie dla mnie. Wiecie? Pierwsze zdanie dzisiejszej liturgii z pierwszej Księgi Królewskiej mówi o starzeniu się Salomona, który był bardzo mądrym królem. Nie było tak mądrego człowieka na ziemi jak Salomon. I tutaj mówi tak, że kiedy Salomon się zestarzał, żony zwróciły jego serce ku cudzym bogom i wskutek tego jego serce nie pozostało tak szczere wobec Pana Boga, jak jego ojca Dawida. Nie pozostało tak szczere, to jest takie słowo, które można powiedzieć, że nie pozostało całe wobec Boga. Miał serce podzielone. Kiedy się zestarzał. I to pytanie przychodzi do mnie, jak wygląda moje starzenie się. Jak wygląda nasze starzenie się. Bo jest słowo, które mówi o świętym Piotrze, taka obietnica, którą Bóg daje świętemu Piotrowi, który mówi, że kiedy się zestarzejesz, zwiążą cię i poprowadzą tam, gdzie nie chcesz. To znaczy, istnieje taka możliwość zestarzenia się, stania się dojrzałym, że jestem gotowy dać się poprowadzić tam, gdzie sam nie mam ochoty pójść, ale będąc posłuszny Bogu, jestem gotowy tam się poprowadzić, dać się związać, związać moją wolę, moje pragnienia, moje marzenia i dać się poprowadzić. Dwa sposoby zestarzenia się i to pytanie przychodzi do mnie, które starzenie się jest moim starzeniem się. Oczywiście słowo mówi: biada mi, bo przebywam, żyję pod namiotami barbarzyńców, żyjemy pośród pogan, żyjemy czasami w naszych małżeństwach, w których to drugi małżonek, współmałżonek. Nie wiem, próbuje mnie odwieść od tej relacji z Panem Bogiem, albo nasze dzieci, albo nasi rodzice, albo nasi najbliżsi, sąsiedzi, koledzy w pracy,
Żyjemy, nie żyjemy w takim świecie, prawda, pod kloszem, że wszyscy pomagajmy sobie nawzajem być wiernym Bogu, kochać Boga, służyć Mu. Żyjemy w środowisku trudnym, gdzie ten drugi próbuje mnie odciągnąć. Ale dzisiaj psalm mówi, że możemy żyć, ale ważne, że żyjąc pod namiotami barbarzyńców, pogan, nie zmieszamy się z poganami, tak mówi psalm. Ojcowie nasi zmieszali się z poganami i uczyli się postępować jak oni. To znaczy, kiedy mieszkam pod namiotami barbarzyńców, mam świadomość tego, że żyję z tymi, którzy żyją inaczej, których serce nie spotkało Boga, którzy sami dla siebie są bogami. Bogami są ich pragnienia, ich pożądliwości, ich marzenia. Oni sami są dla siebie bogami i próbują mnie odciągnąć. To dla mnie ważne jest, żeby nie dać się z nimi zmieszać, nie uczyć się od nich żyć. Ale jak to można zrobić? I psalm 92 jest taką pomocą, bo mówi, że zasadzeni w domu pańskim rozkwitną nawet i w starości, pełni soków i zawsze żywotni. Nie? Żebym się zestarzał tak, żeby być zawsze pełni życia i żebym wydawał owoce, dobre owoce, to potrzebuję być zasadzonym w domu Pana. Że mogę żyć pod namiotami barbarzyńców, mogę żyć z innymi i nie dać się im skatechizować, pociągnąć. To dla mnie bardzo ważne jest być zasadzonym w domu Pana i stąd czerpać życie. Dlatego tutaj jesteśmy na Eucharystii. Chrystus też dzisiaj mówi takie słowa: pozwól wpierw nasycić się dzieciom, bo niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać psom, rzucać niewiernym. Że my właśnie jesteśmy tutaj, żeby, tak jak potem ta Syrofenicjanka mówi: Panie, lecz i szczenięta pod stołem jedzą okruszyny po dzieciach. To znaczy, żeby te okruszyny, te dobre owoce, które ten chleb, który spożywamy tutaj, mogły spaść pod stół dla tych naszych najbliższych, którzy może żyją jak poganie, pośród których mieszkamy, żeby oni mogli się nasycić, a nie my sycić się nimi, to potrzebujemy tutaj jeść ze z tego stołu. I oczywiście tu przychodzi następne to takie pytanie, czy my sycimy się tym chlebem, czy ten chleb nas syci. To ciało wydane, ta krew wylana. Czy słuchamy słowa dla siebie i pozwalamy, żeby to słowo nas sądziło, żeby pokazywało nasze życie, oświetlało je, żebyśmy nie słuchali dla kogoś innego. To, co też mówiło dzisiaj pierwsze pytanie, pierwsze czytanie, nie? Że Bóg dwukrotnie przychodził, ukazywał się Salomonowi, ale on nie chciał tego słuchać. My wiele razy, nie dwa razy tylko spotykamy Boga, który mówi do nas. Kiedy jesteśmy na Eucharystii, kiedy słuchamy Słowa Bożego, Bóg mówi do nas. Jest pytanie, czy chcemy pozwolić Bogu mówić do nas, pozwolić Mu dać sobie coś powiedzieć. Czy pozwolimy dzisiaj temu ciału Chrystusa naprawdę wydać się w nasze ręce, nakarmić nas, żebyśmy my nie musieli karmić się afektami innych, uczuciami, że próbujemy postępować tak jak inni, żeby być zaakceptowanymi przez innych. W jaki sposób przeżywamy Eucharystię? Przychodzimy dla Niego? Czy nie przychodzimy dla Niego? Tak sobie myślałem. Pomyślcie tylko, gdyby
gdybyśmy na przykład nie wypowiadali tej intencji mszalnej. Był taki dom w Austrii, jak pracowałem, gdzie była taka tradycja w tym kościele, że nie wyczytywano intencji, w której sprawowano Eucharystię. Jak ktoś chciał, żeby modlono się w jakiejś intencji, na której mu zależało, to przychodził, była tam skarbona, wpisywał sobie swoją intencję i wrzucał pieniądze do skarbony. Ale w czasie mszy świętej nie wypowiadano tego na głos, na przykład, że to jest intencja za ciocię Zuzię i nie wypowiadano, od kogo ta intencja jest. W ogóle pomijano to. Pomyślcie, ile by było może mniej na mszy, gdyby takich intencji nie było. Ile by było może mniej spowiedzi w związku z tym. Jaka jest, dlaczego przychodzimy tutaj? Dlatego, żeby ubić interes z Panem Bogiem? Mam nadzieję, że słuchacie mnie dobrze, nie? My wiemy, że jesteśmy w takim czasie też, kiedy zmienia się postać Kościoła. Papież Franciszek na przykład mówił, żeby nie brać pieniędzy za intencje mszalne. Pamiętacie? Była taka mowa, nie? Że powinno być za darmo. Owszem, taka jest prawda, że w pewnym momencie w historii Kościoła trzeba było znaleźć sposób, jak utrzymać proboszcza, nie? Który nie ma rodziny, który nie pracuje, który służy wspólnocie. Jak to zrobić? W każdym kraju, każdy kościół znajdował swój własny sposób, jak to zrobić. Ale w pewnym momencie ukształtował się taki właśnie sposób, jaki mamy dzisiaj, że tym sposobem na utrzymanie jest ta intencja mszalna. Że się daje dobrowolną ofiarę, mając świadomość tego, że ta intencja jest na utrzymanie dzienne tego księdza, który odprawia mszę świętą. Mamy taki sposób. Czy on jest dobry? Nie wiem. Myślę, że niedobry. Ale jak zmienić? Jesteśmy w czasach, kiedy się zastanawiamy, jak przeżywać Kościół, jakim być Kościołem. Myślę, że musimy wracać do źródeł. Wiecie, ja pamiętam, mam takie doświadczenie, wybaczcie mi, pozwólcie mi na trochę mojego szaleństwa, że przez 2 lata byłem na takich misjach w Niemczech z rodzinami, gdzie nie otrzymywałem żadnych intencji mszalnych. Nie było żadnych intencji. Sprawowaliśmy Eucharystię, po prostu sprawowaliśmy. Po prostu. Ale ci bracia w tym mieście, w którym byłem, zależało im na tym, żeby był prezbiter, żeby była sprawowana Eucharystia, żeby głosić słowo, żeby chodzić do chorych. To robili kolektę między sobą i opłacali mieszkanie, w którym mogłem mieszkać. Raz w tygodniu przychodzili, mówi, masz coś do jedzenia? Mówię, mam albo nie mam, w zależności od tego, czy jakieś pieniądze zostały z tej kolekty, czy nie. I robili kolektę, mówię, to masz teraz. Albo przynosili coś do jedzenia. Rozumiecie? W sensie, ja mam doświadczenie takie, że może być inaczej, ale żeby było inaczej, to potrzeba, żebyśmy się starzeli w sposób właściwy, nie? Żebyśmy sycili się tutaj, żebyśmy mieli relację z Bogiem, która sprawia, że mamy inną relację między sobą. Że możemy żyć w takiej relacji braterskiej, że nie musimy wszystko mierzyć pieniądzem, wszystko obkładać prawem, zrobić instytucje. Jak to zrobić? Nie wiem. Nie wiem, jak to zrobić dzisiaj. Myślę, że jeżeli pozwolimy, żeby Pan Bóg prowadził nasz Kościół, to Pan Bóg to zrobi. Ja myślę, że już robi. Między innymi przez to, że widzimy, że nas jest coraz mniej, że odchodzą ludzie, że zaczynamy być małą wspólnotą, chociaż jest nas 10 tysięcy. Taką zwykłą, prostą, niedzielną, przeświętą mamy 10%, nie? To już jest mało.
że gromadzimy się, zaczynamy się znać. Myślę, że to jest początek czegoś, co Pan Bóg chce robić, żeby zmienić oblicze naszego Kościoła. Takie drażliwe pytania, które dzisiaj przychodzą. Jak pozwolić Panu Bogu, żeby to robił? Ja myślę, że możemy prosić Pana Boga, żeby dał nam serce uległe, żebyśmy się nie buntowali, żebyśmy nie mówili zawsze tak było, żebyśmy się dali poprowadzić. Ale żeby to było możliwe, potrzebujemy dzisiaj sycić się z tego stołu. A wtedy okruszyny w naszym życiu będą spadały też i dla innych i będą sycić innych.